Krajobrazy Polski poznawać będziemy wędrując z mapą. Dowiedzmy się zatem czegoś więcej na jej temat. Mapa jest to obraz powierzchni Ziemi lub jej części, przedstawiony na płaszczyźnie w znacznym pomniejszeniu oraz za pomocą umownych znaków graficznych. Mapa zawiera również legendę, która informuje, jak odczytywać znaki na mapie. Mapa służy do odnajdywania miejsc i orientowania się w terenie. Nauka o mapach to kartografia. Znaki na mapie to znaki kartograficzne. Czy te kolorowe plamy na mapie o czymś nas informują? Barwy na mapie dostarczają nam bardzo ważnych informacji o ukształtowaniu powierzchni. Dzięki temu wiemy, gdzie są góry, wyżyny, obszary nizinne. Zobaczcie sami, jak to wygląda na mapie Polski. Czy wiesz, gdzie znajdują się w Polsce najniżej i najwyżej położone miejsca? Jeśli chcesz uzyskać te informacje, kliknij na poszczególne zdjęcia. Najniżej położone miejsce w Polsce znajduje się w pobliżu wsi Raczki Elbląskie na Żuławach Wiślanych. Punkt ten leży 1,8 metra poniżej poziomu morza. Najwyższym punktem w Polsce są rysy, położone w Tatrach na wysokości 2499 metrów nad poziomem morza. Przez rysy przechodzi granica ze Słowacją. Gdzie w Polsce można zobaczyć krajobraz górski? Spójrzcie na mapę. Kolorem brązowym zostały na niej zaznaczone. Pasma gór. Najwięcej jest ich na południu Polski. Góry Świętokrzyskie są stosunkowo niskie, ale są również obok Sudetów jednymi z najstarszych gór w Polsce. Najwyższe góry w Polsce to tatry. Mają one skaliste szczyty. Szczyty w Bieszczadach są z kolei pokryte pięknymi łąkami. Góry Beskidu Śląskiego charakteryzują się natomiast dużym zalesieniem. Przy poszczególnych pasmach górskich zaznaczmy też miejscowości, które warto zapamiętać. Kielce, Karpacz, Solinę, Zakopane i Wisłę. Przed nami kolejny piękny polski krajobraz. Jaki? Spójrzcie na mapę. Hurra! Wylądowaliśmy nad morzem! Po mazurskie zwane jest też krainą tysiąca jezior. Na obszarze tego po znajduje się największe jezioro w Polsce, Śniardwy i najgłębsze, Hańcza. Ciekawym miejscem jest wyspa kormoranów na jeziorze Dobskim. To rezerwat przyrody. Nie wolno podpływać do tej wyspy, gdyż jest ona miejscem gniazdowania kormoranów i czapli siwej. Aby dowiedzieć się więcej na temat tych ptaków, kliknij w ich zdjęcie. Kormoran może osiągać długość nawet do 95 cm i ważyć do 4 kg. Rozpiętość jego skrzydeł dochodzi do 1,5 m. Czapla to duży ptak. Waży do 2,5 kg. Lubi małe ryby, ślimaki, żaby i owady. Pojezierze Pomorskie słynie z dużej liczby jezior. Jest ich tu około 2000, tysięcy, jednak większość z nich zaliczamy do małych jezior. Najpiękniejsza część pojezierza to Szwajcaria Kaszubska. Oprócz jezior znajdują się tu również wzniesienia. Najwyższe z nich to Wzgórza Szymbarskie ze szczytem Wieżycą, który wznosi się na wysokość 329 metrów. Można tutaj przyjeżdżać zarówno latem, jak i zimą. To świetne miejsce do uprawiania sportów zimowych. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat ciekawostek tego pojezierza, kliknij w zdjęcia. Pojezierze Pomorskie może się również poszczycić bardzo ciekawym jeziorem w kształcie krzyża. Mowa tutaj o jeziorze Wdzydze. To nad nim w 1906 roku powstał pierwszy skansen w Polsce.